Witam. Taka mała, króciutka wróżba podczas tasowania. Spotasujmy porządnie karty i zobaczymy, co Wam przyniesie los. Która karta dla Ciebie? O, tutaj, tak? Proszę bardzo, co tu wypadło? Ja też zobaczę. Pięć kielichów. No, często to oznacza, że coś się rozlało, coś się wykonało. Może nie do końca jesteśmy szczęśliwi, jak się ta sprawa potoczyła, no ale już nie płacz się nad rozlanym mlekiem. Trzeba żyć dalej, nawet jeżeli czasem zostaje jakiś mały smutek. Trzeba iść do przodu, po prostu. Świat się zmienia przez cały czas. Jedyne, co jest stałe w życiu, to zmiana, więc o, kolejna karta wypadła. Niektórzy się boją śmierci, ale tu jest śmierć odwrócona, czyli uniknięcie jakiegoś nieszczęścia, wyzdrowienie, bo to jest uniknięcie jakiejś choroby. Przez jakiś czas coś mogło iść nie tak. Patrząc na to, że tutaj wcześniej była ta piątka kielichów, to jest pozbycie się jakichś złudzeń, ale też oderwanie się od jakiejś starej sytuacji, która no, była jaka była, ale teraz trzeba iść do przodu i jest nam łatwiej. Czasem się trzeba, śmierć często też oznacza oderwanie się od jakiejś sytuacji, która może przeszkadzała nam. I ostatnia karta, proszę bardzo. Ta, nie, ta, dobra, proszę bardzo. No, królowa buław, czyli to jest silna, zdecydowana kobieta, bo buławy mówią o ogniu, więc to jest taka kobieta, która wie, czego chce i umie to osiągnąć, więc wy też umiecie osiągnąć to, co chcecie. Wymaga to tylko troszeczkę ognia, troszeczkę zapału. No i to tyle. I wszystkiego najlepszego Wam życzę. Dzięki.